Yeah. Thank you for my... Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu. Tak, Matylda idzie pojutrze do szkoły. Chciałam z wami zacząć naszą rutynę weekendowych vlogów po wakacji. Ten vlog będzie taki sprzątanie, back to school, trochę przygotowanie się też na imprezę gender reveal. Obiadówkę masz, nawet nie wiem, że to tak się nazywa, obiadówkę, tak, kupiliśmy takie pudełeczko, ty też masz, tak, na przekąski, bo Matylda w zerówce ma obiad, tak, a w szkole jeszcze będą jeść drugie śniadanie, a obiad jest tak o 12 i będzie też miała zajęcia z pływaniem, ale dopiero od października. I chciałam, żeby miała przekąskę jakby po pływaniu, wiecie o co chodzi, no. I dlatego te śniadaniówki się przydadzą. Ema oczywiście też chciała, to też dostała, tylko inny kolor. Większą dostała, bo taką wybrała. Ale będziemy się wymieniać, tak? Jak będziesz miała większe przekąski, to weźmiesz tą i możemy się dzielić tym, co nie? Tak, ale będzie musiała być wtedy antyczesta. Tak. A u nas ostatni tydzień, to powiem wam trochę chaotycznie, bo miałam, dziewczynki miały alergologa, miałam USG ciąży, powrót do pracy, bo od poniedziałku pracuję jakby full time. Wczoraj miałam USG, to prawda. I wszystko dobrze, Didzia zdrowa. Gdzieś miała trzecie USG? Tak, tak. Tylko jedynie to pani doktor powiedziała, że kręgosłup nie było ładnie widać na USG. To jeszcze raz mam wrócić za 2 tygodnie, żeby upewnić się, że wszystko tam jest ok. To wracam za 2 tygodnie. No i oprócz tego to no, życie powoli się toczy, ale przez to, że dziewczynki Matylda nie miała przedszkola, a Ema miała żłobek, ale to był powrót po jakimś tam czasie, teraz idzie do przedszkola. Łukasz był też i wyjechał. I po prostu taki chaos, że widać ten chaos w naszym domu i bym chciała to jak najbardziej sporządkować i być gotowa na po pierwsze pierwszy dzień szkoły dla Matyldy i dla Emy w przedszkolu. Dodatkowo w niedzielę mamy imprezę, taki gender reveal, że i mamuś, musimy zgadnąć, czy dziewczynka, czy chłopczyk. Ja bym chciała, żeby była dziewczynka. No i będą kilka zabaw, jeśli chodzi o to. Dzisiaj zrobię na to zakupy. Też taki pożegnalny grill na lato robimy i organizujemy. Jeszcze z tobą zrobić zakupy. Tak? Pójdziesz ze mną, chcesz? Tak. Dobra, dobra. Ja bierzemy, niektóre rzeczy zapłacę. Jedna rzeczy, co... nie dopilnowałam, to jest, żeby dziewczynki zjadły owoce, które mieliśmy. Jadły owoce, ale po prostu takie, które się aż tak szybko nie psują, to dzisiaj pierwsze, co zrobiłam, to pokroiłam. Ja? Okej, okay, good. Daddy's happy. Daddy's happy? Yes. Okej. Okay. I to jest mój patent, żeby pokroić wszystkie owoce, które, wiecie, muszą szybko być zjedzone i do końca... przez następne godzinę, półtorej, to zniknie na bank. Dobra, już domek wygląda lepiej. Poodkurzaliśmy, pochowaliśmy wszelkie zabawki, zrobiłam sobie kawkę. No i wypiję sobie kawę na spokojnie, potem pranie złożę. A tu dziewczynki się malują, tak? Ja maluję Emcię. O, super. Bo to mój zestaw. Tak, i też dziewczynki mają swoją wersję kawy. Mleko. Na ciepło. Piękne. Tutaj właśnie jedliśmy śniadanie. John już wstał. Dzień dobry. I też wypisaliśmy sobie plan na tydzień. Coś, co będziemy się starać teraz robić co tydzień. Też planować posiłki. Tutaj mamy co na każdy dzień będziemy jeść.
różne wizyty. Na przykład tak. Matylda ma dentystę, ja mam lekarzy i tak dalej. To wszystko będzie tutaj rozpisane. No, taki plan, żeby być zorganizowany na rok szkolny. I nie tylko. Think I wanna marry you. Dobra, słucham dobrej muzyki, a mam kawę ciepłą. Ale podjechałam tutaj do sklepu i najpierw idziemy do sklepu i wybieramy rzeczy, czy ja wybieram rzeczy na jutro, na nasz gender reveal, ale tutaj widziałam też, są artykuły szkolne. Małe takie rzeczy, które Matylda i Emma potrzebuje, to jest taki zasłony na malowanie. Mamy taki mniejszy z Ikei, ale już jest o wiele za mały dla dziewczynek. To chciałam zobaczyć, czy to, może tutaj to znajdę. Jak nie, to jeszcze planuję pójść do Deals, do Pepco i potem kończę wycieczkę zakupową w Lidlu. Ale w ogóle chciałam wam powiedzieć, że ja teraz jak się kąpię dwa razy w tygodniu, kąpię się częściej niż raz w tygodniu, ale staram się raz w tygodniu minimum, ale dwa, trzy razy w tygodniu też się kremować, olejować, żeby jednak ta skóra trochę inaczej pracuje i tak dalej, to bardziej dbam o to i tak mi się... I jeszcze trochę sprzątaliśmy, trochę bawiliśmy się z dziewczynkami i tak dalej, już jest wpół do 12, są cały dzień już... Dzień leci, a ja dopiero się biorę za te zakupy. Już wróciłam do domu, a może was trochę wyżej postawię, o, trochę lepiej. I właśnie robię ten chlebek, ten pinca z Lidla jest bardzo dobry. Jak są włoskie dni, to właśnie są. No i ja lubię dodawać po prostu jakiś sos pomidorowy lub pomidorę. Trochę przypraw właśnie takich włoskich. I do tego na przykład bazylię, oregano, wiecie, takie włoskie przyprawy. I potem dodaję świeżą mozzarellę. I przez to, że jak wiecie, mam cukrzycę ciążową, to ja jem sobie taki jeden kawałek do sałatki. Ale przez to, to jest dla mnie taki fajny lunch. Po prostu świeżą mozzarellę też kroję, tutaj daję. Chciałam powiedzieć, że chcę mieć bardzo taką serową, to też mam ser żółty, to pokroję w takie mniejsze kawałki i też to wsadzę do piekarnika na 5-10 minut i tak się szybko ogarnie lunch. Dziewczynki już zjadły, John powiedział, właśnie jest Emą na tutaj na przodzie, Emma jeździ sobie skuterkiem, ciągiem lata. I ten, a Matylda ma koleżankę i one się bawią tutaj w środku. Są tak fajnie, mówią, że fajnie spędzili te kilka godzin, jak mnie nie było. Ale powiedziałam Johnowi, bo on tak, o jak tam było, miałaś przerwę. Ja powiedziałam, słuchaj, możemy nie liczyć to, że idziemy na zakupy jako przerwa. To jest obowiązek, no tak jak... To nie jest jakaś przerwa, może to jest jakaś przyjemność, żeby wyjść z domu, ale... Wiecie, to nie jest, to nie powinno się liczyć jako me time, że robię coś tylko i wyłącznie dla siebie, bo no to jest jednak obowiązek. So, z nim o tym przekazałam i powiedziałam, mówię, masz rację, no, tarczę się co oni robią, wszystkie dzieci się teraz bawią z żoną, it's cute. No i tak wygląda mój obiadolunch. Sałatka z sosem, którym sama zrobiła. Taki winegret po prostu.
i kilka kawałek tej pizzy. John poszedł z dziewczynkami na rower. Zmęczony jest. Poskładaliśmy pranie. Pochowaliśmy większość rzeczy ze schodów, które były tutaj na dole. I teraz tutaj odkurzacz odkurza i myje podłogę. A my mamy chwilkę dla siebie, bo dziewczynki są u sąsiadów i się bawią. The microphone is there. It's what? Mikrofon. Poli jest tam. Emaci! First day of school. First day of school. Are you excited? Yes. Oh, me too. You're gonna have so much fun, right? Yes. Już poniedziałek. Dzisiaj chciałam wam wstawić ten filmik właśnie w sobotę i właśnie takie back to school, jak się szykowaliśmy ten ostatni dzień wolny przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wszystko sprawdziliśmy, czy dziewczynki wszystko mają. Mają wszystko, jedynie to jeszcze ubiór na WF. Matyldzie muszę spakować, no i ten muszę podjechać do IKEA i kupić ten większy ochronę na malowanie, bo znalazłam dla Emy taki mniejszy, ale większy nie znalazłam. To jest jedyna rzecz. No i w niedzielę, mieliśmy gender reveal. To pokazywaliśmy rodzinie i dziewczynkom, czy ja pokazywałam właśnie im, co będzie, czy córeczka, czy synek. To będzie w następnym vlogu, pokażę wam, bo mieliśmy różne zabawy, które chciałam wam pokazać. Oczywiście opieką ciasto, które naprawdę, muszę powiedzieć, fajnie wyszło. No, a dzisiaj rano wstaliśmy i co było dla mnie niesamowite, to jest Matylda wstała o 6 sama, samodzielnie, ubrała się, umyła zęby i dopiero o 6.30 przyszła do mnie, mówiła: już jestem gotowa do szkoły, dlaczego mamo jeszcze śpisz? A ja planowałam wstać kilka minut po 6, ale mi jest tak ciężko teraz wstawać. No i oczywiście Emcia nie była... Matylda jest ten poranny ptaszek, który od razu się budzi, uśmiech na buzi i tak dalej. Emma ma trochę inny charakter, że lubi powoli się budzić rano, lubi się przytulać rano, rozciągać. Nie jest tym porannym ptaszkiem, a znowu wieczorem to lubi sobie siedzieć i rozmawiać z nami, nam śpiewać. Wiecie, że jej jest trochę ciężej zasnąć, no to... Już widzimy takie różnice z dziewczynkami. No i ją było troszeczkę ciężej ogarnąć. Poszliśmy, zaprowadziliśmy dziewczynki, najpierw Matyldę, potem Emę. I jak mówimy, Matylda zadowolona, wzięła koleżankę, która zna tutaj z osiedla, za rączkę. I poszły do zerówki, zero problemu i było naprawdę miło i sympatycznie. Ema trochę gorzej. Jak mówię, ona była w tej samym budynku, ale w żłobku i teraz idzie do przedszkola. No i to tutaj inna pani, co było trochę inne pomieszczenie i to dla niej jest ciężej trochę i widać było, że to nie było dla niej trochę miłe. I rozstanie było ciężkie, a ja... Emocjonalnie chyba to ja najgorzej to wszystko zniosłam. Przy Matyldzie tak starałam się nie pokazywać łzy i emocje, które dzisiaj przeżywałam, bo nie chciałam, żeby to miało wpływ na dziewczynki. Starałam się, nie udało mu się. Były kilka momentów, że musiałam się odwrócić, popatrzeć w sufit, żeby nie było aż to tak widoczne. I mam nadzieję, że dziewczynki to nie odczuły, no ale... Myślę, że dzieci o wiele więcej odczuwają niż my. My jesteśmy świadomi tego, wiecie. No, ale no, już nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć, jak tam ich pierwszy dzień. No i tak minął ten dzień. Jak już chcecie wiedzieć płeć dziecka, to możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Bo już tam ogłosiliśmy i na TikToku też, jakbyście byli zainteresowani, a postaram się na jutro mieć vlog gotowy właśnie z gender reveal, bo myślę, że to może być dla was ciekawe, fajne, nie wiem, ciekawe może. Dobra, jak ten filmik wam się podoba, o, też jestem ciekawa, jak u was back to school, jak dzisiaj pierwszy dzień szkoły, jak u was się sprawdził, co u was się sprawdza rano na te poranki.
dajcie znać koniecznie w komentarzach poniżej, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do subskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda, ja i nasza Baby Emma i Future Baby życzymy Wam miłego, pięknego, idziemy. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego.